To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... Turcja, gdzie liczba zakażonych koronawirusem zbliża się do 100 tysięcy, liczba zmarłych do 2300, a nakaz pozostania w domach obowiązuje tylko w weekendy. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Dorota Wysocka-Sznep, dzień dobry, witam Państwa i witam Panią Magdalenę Wojcieszak-Czopurolu, która była dziennikarką i korespondentką z Turcji, która od 15 lat mieszka w Stambule. Dzień dobry Pani Magdaleno. Dzień dobry, witam serdecznie. Turcja jest w pierwszej dziesiątce krajów najbardziej dotkniętych pandemią, a jednocześnie no, te weekendowe obostrzenia brzmią dosyć łagodnie. Jak to jest, Pani Magdo? Nasze pierwsze zachorowania w Turcji ogłoszono 12 marca. Wówczas uważano, większość obywateli tureckich uważała, że są to informacje opóźnione. Były spekulacje i większość obywateli Turcji domyślała się, że te zachorowania miały miejsce dużo wcześniej, ale nie informowano o nich obywateli tureckich. Są jakby dwie strony medalu zawsze takich sytuacji. Oczywiście to, co odczuwają obywatele danego kraju oraz to, jak władze, rząd, Ministerstwo Zdrowia stara się ułagodzić panikę mieszkańców, jak również to, żeby chyba nabrać czasu do tego, żeby zadecydować, co tak naprawdę zrobić. Uważam osobiście, oczywiście są to moje osobiste opinie, że na samym początku, po pierwszej informacji zachorowań, sprawnie dość zachował się rząd i Ministerstwo Zdrowia, bo po 4 dniach zamknięte zostały szkoły. Pierwszy tydzień to były wakacje, a następnie potem nauczanie internetowe, tak zwane homeschooling. Najpierw w pierwszym tygodniu, zaraz po pierwszym tygodniu tej informacji wprowadzono zakaz wychodzenia dla obywateli po 65 roku życia. Te osoby nie mogły znajdować się na ulicy. Zaraz potem w następnym tygodniu zabroniono także opuszczanie domów dzieciom i młodzieży do 20 roku życia. Ten zakaz weekendowy mamy od ponad 3 weekendów w chwili naszej rozmowy. Muszę powiedzieć, że ten pierwszy zakaz został wprowadzony w ostatniej chwili. Obejmuje on 31 prowincji Turcji. Posunięcie władz było bardzo zaskakujące, bo rzeczywiście to był piątek i w godzinach wieczornych, około godziny 9:00 zostaliśmy poinformowani o tym, że weekend został dla nas zablokowany, nie możemy wyjść na ulicę. Władze przepraszały za to później. Minister spraw wewnętrznych podał się nawet do dymisji. Ta dymisja nie została uznana, dlatego że ludzie w totalnej panice w przeciągu tych 3 godzin od godziny 9:00 do 24:00 w bardzo dużych ilościach wyszli na ulicę, wyszli do sklepów nocnych, spożywczych, szukając chleba na ten weekend. Nie byli przygotowani. Tak naprawdę było to również zaskakujące. Bardzo dużo moich przyjaciół, znajomych zdziwiła taka sytuacja, dlatego że oczekiwano, że ludzie powinni być na to przygotowani, bo jesteśmy jakby w kwarantannie już ponad 40 dni. Z pozwoleniami wychodzenia na ulicę do marketów, do sklepów spożywczych, warzywnych. Ludzie chodzą do pracy, do niektórych biur, więc było to jednak zaskoczenie z obu stron. Tych osób, które były na to przygotowane i osób, w których wzbudziło to po prostu historię paniki. Tak jak mówiłam, minister spraw wewnętrznych podał się do dymisji, ona nie została uznana, a teraz już w każdy weekend jakby jesteśmy na to przygotowani, że musimy zostać w domu. I co ciekawe, czytam, że teraz w tym tygodniu mają Państwo dodatkowo ten długi weekend zamknięcia w domach, bo przypada akurat Dzień Dziecka, który w Turcji jest bardzo hucznie świętowany. Tak, dokładnie. W związku z obchodami 23 kwietnia, jest to święto Dnia Dziecka i Narodowy Dzień Suwerenności. Muszę Państwu powiedzieć, że bardzo lubię te wszystkie nasze bajramy, uroczystości i narodowe, i religijne, dlatego że Turcy słyną z bardzo uroczystego świętowania wszystkich świąt oficjalnych, które
wspominają pamięć ojca narodu Mustafy Kemala Ataturka. 23 kwietnia to Dzień Dziecka. Przyznam, że chyba nie ma drugiego kraju na świecie, który z takim szacunkiem i z taką radością świętuje Dzień Dziecka. Jest to dzień wolny od pracy i szkoły i dokładnie w ten weekend zostajemy 4 dni w domu z małymi wyjątkami. Sklepy spożywcze, piekarnie oraz firmy, które dostarczają wodę w czwartek i w piątek są otwarte od godziny 9 do 14. Do tych sklepów spożywczych mogą się udać obywatele tylko pieszo. Nie ma pozwolenia na to, żeby używać samochodów. Możemy tylko pójść do najbliższego sklepu i zrobić tam zakupy. Jeżeli spotkamy się z władzami, jesteśmy w stanie to wytłumaczyć. Jeżeli chodzi o firmy, które dostarczają wodę, tę wodę zamawiamy internetowo bądź telefonicznie i taka firma dostarcza wodę pod dany adres. Tak samo jest również z piekarzami. Piekarnie działają przez 4 dni. Osoby, które są w stanie pieszo dojść i kupić chleb, nie będą zatrzymywane. Również władze pozwoliły na to, aby piekarze drogą samochodową podróżowali pomiędzy ulicami i nawoływali do tego, że mają chleb i można ten chleb kupić od nich z samochodu. Więc to są takie udogodnienia w tym czasie. A jak ludzie stosują się do wszystkich zaleceń, do wszystkich restrykcji, bo choćby takie plaże, piękne tureckie plaże mogą wydawać się kuszące dla osób zmęczonych już tą izolacją i kwarantanną? Tak, to jest chyba największy problem obywateli Turcji. Tutaj skupię się przede wszystkim na Stambule. Sama mieszkam po azjatyckiej stronie tego miasta, gdzie jest bardzo dużo zieleni, wybrzeża, parki duże, zielone. Niestety parki zostały zamknięte. Sama mieszkam w pobliżu takiego. Niestety nie jesteśmy w stanie go odwiedzać i spacerować. Tak samo nad naszym wybrzeżem. Wybrzeża są bardzo długie i tak właśnie ludzie swoje weekendy spędzali na spacerowaniu, uprawianiu sportu, a także robienie pikników. No i niestety te pikniki zostały ukrócone obywatelom Turcji i chyba tu jest największy żal. Nie można podróżować i spacerować w te weekendy po plażach. Dostosowują się. Te pierwsze tygodnie rzeczywiście, kiedy zostaliśmy poinformowani o tym, że są pierwsze zachorowania, był problem. Ale teraz rzeczywiście jest to zabezpieczane, jest to sprawdzane i ludzie nie wychodzą na ulicę. Chciałam zapytać jeszcze o kwestię maseczek. W Polsce mamy nakaz używania maseczek po wyjściu z domu. W niektórych krajach nie ma nakazu, jest zalecenie. Proszę powiedzieć, jak w Turcji to wygląda? Tak, dokładnie. My również otrzymaliśmy nakaz nakładania masek. Nie jesteśmy upoważnieni do wejścia do żadnego z marketów, sklepów spożywczych bez maseczki. W każdym większym markecie i sklepie w Turcji jest ochrona i ona sprawdza klientów danego sklepu. Z maseczkami jest różnie. Są ludzie, którzy skarżą się na to, że nie byli w stanie zakupić, nie ma tych maseczek w aptece. Jednym z takich udogodnień, sama otrzymałam taką wiadomość tekstową na swój telefon. Osoby, które płacą składki zdrowotne, otrzymują wiadomość z kodem i mogą w aptece za darmo, okazując kod i dowód osobisty, otrzymać 5 masek z apteki, nie płacąc za to. Spotykamy się oczywiście na ulicy, robiąc zakupy z ludźmi, ale rzeczywiście te zasady są przestrzegane. Muszę przyznać tak naprawdę, że mieszkając 15 lat w Turcji, obserwuję chyba po raz pierwszy takie przystosowanie się do sytuacji, dlatego że Turcy łagodnie zastosowują się do różnych zasad. Przede wszystkim jeżeli osoby, które wcześniej były w Stambule i odwiedzały nasz kraj, wiedzą jak Turcy potrafią prowadzić samochody, jak u nas wyglądają korki, zakazy są bardzo często
nieprzestrzegane, a tutaj w tej sytuacji rzeczywiście chyba staramy się wspierać i wszyscy jesteśmy w niej razem, więc te maski, odległości między sobą w kolejkach. Muszę też Państwu powiedzieć, że Turcy są bardzo serdeczni, zawsze na powitanie całują się i rzeczywiście tego teraz jest trochę mniej. Pani Magdo, wiemy, że świadomość poszczególnych społeczeństw dotycząca skali tej epidemii jest ściśle związana z testowaniem, z liczbą przeprowadzanych testów. Czytam, że prezydent Erdogan chwalił się wręcz tym, jak wiele tych testów przeprowadza się w Turcji. Proszę powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia obywatela? Czy rzeczywiście te testy są dostępne, czy łatwo o nie i czy jest tak dużo, jak społeczeństwo by oczekiwało? Tureckie Ministerstwo Zdrowia, uważam, sprawnie zajęło się problemem wirusa. Rzeczywiście codziennie uaktualniane są informacje statystyczne na stronie internetowej ministerstwa oraz mediach społecznościowych. Podawane są szczegółowe dane z liczby zachorowań czy przeprowadzonych testów. Podobno codziennie jest ich około 40 tysięcy. Rzeczywiście na stronie jednej z mediów społecznościowych minister zdrowia codziennie ukazuje się taka informacja i koło 37-40 tysięcy podobno takich testów jest przeprowadzanych w Turcji. Pojawia się również w tych mediach społecznościowych bardzo dużo informacji. Są to reklamy na samym początku, zaraz po informacji pierwszych zachorowań. Pojawiły się reklamy z aktorami, ludźmi świata artystycznego, którzy informowali i pouczali obywateli o tym, jak zachowywać się w tym ciężkim dla wszystkich czasie, jak być ostrożnym, jak przeprowadzać higienę rąk, jak dostosować się do bezpiecznych odległości od siebie. Jest bardzo dużo takich informacji w mediach. Na samym początku również codziennie minister zdrowia publicznie ogłaszał i mówił, jak mamy się zachowywać i dostosować do danych sytuacji. Czy społeczeństwo ufa tym oficjalnym danym podawanym przez Ministerstwo Zdrowia czy przez rząd? Czy nie ma takich podejrzeń, że te wyniki są zaniżane? Zmierzam do tego śledztwa New York Timesa, gdzie dziennikarze tej gazety opisali dane, do których dotarli, dotyczące liczby zgonów w Stambule, z których wynikało, że zmarło o 30% więcej ludzi niż miała wynieść spodziewana liczba zgonów szacowana na podstawie średnich z poprzednich lat, co zaburzało nieco ten obraz podawany przez Ministerstwo Zdrowia właśnie w oficjalnych statystykach. Proszę powiedzieć, jak to wygląda? Ciężko odpowiedzieć jest na to pytanie, dlatego że oczywiście to są informacje medialne, to są informacje podawane obywatelom przez rząd. To, jak jest naprawdę, wiemy tylko właśnie z mediów społecznościowych, od lekarzy, pielęgniarek, którzy w mediach społecznościowych podają takie informacje. Myślę, że ciężko jest komukolwiek odpowiedzieć na takie pytanie. Z drugiej strony zawsze mam takie wrażenie, mieszkając tu już tak już długo, że Turcy zawsze lubią być najlepsi. I tutaj z rządem chyba tureckim jest tak, że próbujemy pokazać, że jesteśmy w tej sytuacji bezpieczni. Może też próbujemy uspokoić obywateli do tego stopnia, żeby nie wprowadzić oprócz pandemii wirusa totalnego ataku paniki wśród obywateli. Musimy pamiętać również o tym, ja to za każdym razem w każdej rozmowie podkreślam, mówimy tutaj o kraju, który ma 82 miliony obywateli. To jest bardzo duża liczba i tak naprawdę skontrolować każdego człowieka, wiedzieć co myśli, wiedzieć jak się zachowuje jest bardzo ciężko. W samym Istambule mieszka ponad 16 milionów ludzi. Te dzielnice Istambułu są również tak różne. Inaczej zachowują się obywatele danej dzielnicy, inaczej będą reagować na daną sytuację mieszkańcy innej dzielnicy.
Więc myślę, że ciężko jest odpowiedzieć na takie pytanie, czy rzeczywiście te testy są tak przeprowadzane, czy liczba zgonów jest zgodna z tym, co podaje rząd. Informacje, które my otrzymujemy z mediów, przede wszystkim od Ministerstwa Zdrowia, są pozytywne tak naprawdę. Ja rzeczywiście w tej liczbie zgonów na przykład w całej Turcji od dwóch dni okazuje się, że jest ona mniejsza, ale jak jest naprawdę, tak naprawdę ciężko odpowiedzieć. A czy lekarze mają swobodę wypowiadania się, lekarze i inni pracownicy ochrony zdrowia, czy uniemożliwiono im to? Myślę, że to jest tak samo jak w innych krajach, tak samo i w Turcji. Lekarze przede wszystkim informują o bezpieczeństwie, o kontrolowaniu samych siebie, o tym, żeby nie wychodzić na ulicę, o tym, żeby nakładać maski, o tym, żeby myć ręce. Takie informacje pojawiają się na stronach internetowych bądź mediach społecznościowych lekarzy. Bardzo przykre dwie wiadomości z Turcji. To jedna taka, że profesor, który jako pierwszy zajmował się wirusem, niestety również zachorował i zmarł. W ostatnim tygodniu mieliśmy bardzo przykrą informację następnego z lekarzy, właściwie rodziny lekarzy, gdzie pozostawione zostały dwie dziewczynki, dlatego że cała rodzina niestety również z powodu wirusa zmarła. Więc takie informacje od lekarzy to takie informacje o tym, żeby być bezpiecznym, żeby rzeczywiście zachować najwyższe środki bezpieczeństwa. Były również informacje na samym początku. Pojawiło się takie nagranie z informacji jednej z pielęgniarek, która rzeczywiście bardzo dosadnie powiedziała, że musimy być ostrożni, że liczba osób wzrasta. Rzeczywiście było tak, że musiała przeprosić za to, że upubliczniła informacje. Więc myślę, że ten nakaz tego, żeby nie informować obywateli, jakie są liczby, może być. Ale lekarze rzeczywiście informują przede wszystkim o nasileniu bezpieczeństwa. A jaka jest sytuacja służby zdrowia? Jak wygląda dostępność do lekarzy właśnie, do szpitalnych łóżek? Czy medycy mają wystarczającą ilość sprzętów, respiratorów, tych skafandrów, masek, rękawic i tak dalej? Szpitale w Turcji zostały porozdzielane. Są szpitale, które zajmują się przede wszystkim koronawirus i to są szpitale zakaźne. Są szpitale prywatne i ta służba prywatna rzeczywiście w Turcji jest na bardzo wysokim poziomie. No i oczywiście szpitale państwowe. Szpitale państwowe przede wszystkim informowały o tym, żeby osoby, które myślą, że są chore na koronawirus, czekały do pierwszych symptomów, tych takich poważniejszych, dlatego że zdarzało się tak, że w jeden dzień zjawiało się bardzo dużo osób chorych do szpitala i rzeczywiście wówczas służba zdrowia nie jest w stanie pomóc wszystkim. A jeszcze bardziej niebezpieczne jest to, że wśród tych osób, które tak naprawdę nie były chore, zdrowych, zjawiając się do szpitala, oczywiście mogą zarazić się dużo szybciej chorobami, które już są w szpitalu. Środki bezpieczeństwa, oczywiście wszyscy pracownicy służby zdrowia są ubrani w kombinezony, w maski, w rękawiczki. Pojawiają się takie również nagrania ze szpitali pielęgniarek i pielęgniarzy. Nie jestem również w stanie dokładnie opowiedzieć, jak to wygląda od strony wewnętrznej. Dziękować Bogu nie było mi dane w tej sytuacji przez te 40 dni udać się do szpitala. Obserwujemy to wszystko z mediów. Pani Magdo, jeszcze jedno pytanie. Polskie władze planują w maju przeprowadzić wybory. Teraz jest to wersja korespondencyjna, ten proces legislacyjny jest w toku, ale już wiadomo, że ze względu na sytuację pandemiczną, a także no na bardzo późne planowane uchwalenie tej ustawy, wielka część Polonii nie będzie mogła wziąć tym razem udziału w tym głosowaniu. Proszę powiedzieć, co mówią na ten temat Polacy w Turcji i jak wygląda tam sytuacja? Myślę, że w takiej sytuacji tak naprawdę Polakom mieszkającym w Turcji, którzy chcieliby wziąć udział w wyborach, podróż do ośrodków, w których odbywają się takie wybory w Turcji, nie będą umożliwione, dlatego że granice miast zostały zamknięte na podróżowania. Z informacji, które ja sprawdziłam, jesteśmy w stanie jako Polacy mieszkający w Turcji zarejestrować się
na wybory. Niestety nie ma jeszcze informacji, jak one będą przebiegały w maju, czy jesteśmy w stanie również jak obywatele polscy wziąć udział w e-wyborach, czy będziemy musieli udawać się do ośrodków wyborczych. Bardzo dziękuję. Pani Magdalena Wojcieszak-Czopurolu była dziennikarka i korespondentka, opowiadała dla Państwa o sytuacji koronawirusowej w Turcji. Bardzo dziękuję Pani Magdo. Dziękuję bardzo. A jutro w podcaście Gazety Wyborczej Michał Nogaś z cyklem Radio Książki. Serdecznie Państwu polecam i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dorota Wysocka-Sznepf, do usłyszenia. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Reklama. Zapraszamy do czytania naszego codziennego poradnika antywirusowego w Wyborczej i na wyborcza.pl.